serdecznie jest pani Kasia, może? No jest. Mógłbym Ale poprosić? dzwoni pan na numer. Ale dzwoni pan na numer nie do pani Katarzyny, tylko do. Dzwoni pan pewnie z jakiegoś ogłoszenia, tak? No, Katarzyna dała mi ten numer. Mogę z nią porozmawiać? Aha, w ten sposób. No dobrze. Halo? Witam serdecznie, pani Kasia. Tak, słucham. Pani Kasia z Gdyni, tak? Dobrze się dodzwoniłem. Ale kto mówi? Krzysztof Bąk z tej strony. Czy mogę Nie znam. zająć pani chwilę? Ale w jakiej sprawie pan dzwoni? No ja w sprawie wanny z drzwiami. Prawie wanny z drzwiami. No Tak. to chwileczkę, już daję męża. O, witam pana. No tak jak właśnie myślałem. Przed Tak, chwilą właśnie ale ja dzwonię wystawiłem do wannę pani. na. Tak, ale ja dzwonię do pani Kasi. Proszę pana, ale pani Kasia to jest moja żona i ona tej wanny nie wystawiała. Ja ją wystawiłem na jej koncie, bo ona ma konto na. Ogłoszenie jest na panią Kasię. Czy mogę poprosić panią Kasię? Dobrze, to w takim razie musimy się rozłączyć. No, ja jestem zainteresowany kupnem wanny z drzwiami od pani No ja wiem, Kasi. że pan jest. No ale pani Kasia nie udzieli panu tych informacji. Przed chwilą pan miał ją przy telefonie i ona nic panu No na nie temat wiem. tej wanny nie powie. Jeśli pan chce, to ja mogę tą wannę za chwileczkę wystawić na Allegro i wtedy pan zadzwoni do Pukalskiego Marcina, który jest właścicielem konta Allegro. No, wystawiam i na Allegro i wystawiam na OLX-ie. Aha, Gdzie pan chce, rozumiem. pan może ją obejrzeć. Nie, no proszę pana, bo ja nie wiem, o co panu teraz chodzi. Ja dzwonię za LX, a pan mi konkurencję wystawia, jakieś Allegro. Proszę pana, jestem zainteresowany kupnem wanny z drzwiami. I teraz. Dobrze, to ja zaraz ją mogę wystawić na Allegro. I teraz mam takie Bo jeżeli pytanie. pan nie chce. Teraz pan nie chce ze mną rozmawiać, bo ja wystawiłem to na OLX-ie, a OLX na moją żonę, czyli na Kasię. Jeśli pan nie chce teraz ze mną na temat tej wanny rozmawiać, bo pan chce Kasię, to ja zaraz mogę tą wannę wystawić na Allegro. Niech pan sobie potem jeszcze raz zadzwoni i wtedy pan będzie rozmawiał z Marcinem. Nie, proszę pana. Czyli ze mną. Sytuacja wygląda tak. Wanna z drzwiami, prawda? To wygląda jak sedes trochę. Tak jest. No nie, jak sedes, jest to po prostu. No dobrze, niech to jest sedes, no. Tam jest wszystko opisane z wymiarami. Ona Nie, jest no bo. No okrągła. ale Ja nie. no jak wanna to nie wygląda, no przyzna pan. No nie, ale producent, jak kupowałem tą wannę jako nową od producenta, I to co, się i pan nazywa się kąpał w wanna. takiej wannie? Ja się nie kąpałem, kąpał się 92-letni dziadek, Aha, i który nie powie. mógł zazierać nogi Aha, do wanny, tylko otwierał drzwi. rozumiem. Bo ja zawsze. Ja nie jestem. Szczerze, nigdy takiej wanny nie widziałem. Nie wiem, do czego takie wanny służą. I dzwonię z ciekawości, bo nie wiem, na czym w ogóle polega taka wanna. Wie pan? Proszę pana, dobrze, no Nie, bo ja to tak chciałem to panu. nie mam za bardzo Dzięki, miejsca. Nie mam dzięki za bardzo. bardzo miejsca. Już pan. Nie mam za bardzo miejsca w łazience Już i szukam pan. czegoś mniejszego, żebym był w stanie się umyć. Wie pan, o co chodzi? Rozumiem. Wygląda to tak, że Ale tak wchodzi, normalnie, otwiera. wchodzę sobie do wanny, tak? Wchodzę do wanny, napuszczam wodę, czy wodę muszę przelać po prostu z innego źródła? Nie, no to wanna wygląda na takiej zasadzie, pan otwiera drzwiczki, wchodzi pan do środka, zamyka I pan nalewam drzwiczki sobie wodę, i rozumiem. nalewa pan sobie wodę. Jak już Aha, chce wyjść, to musi dobra, pan okej. wpuścić wodę. To ja przemyślę, bo ja myślałem, że to jest coś innego, wie pan? Że muszę tam przelać wodę. To jest Dobra, bardziej dla przemyślę i osób się odezwę. niepełnosprawnych. Okej. Przemyślę i się odezwę. Bardzo proszę. Dobra. Dobrze, dobranoc. Ale pierwszy raz takie coś widzę na oczy. Widzieliście kiedyś taką wannę?